Są wakacje, proszę państwa. No niektórzy muszą ciężko pracować, ale możemy się popatrzeć na cokolwiek. Na SARP, możemy się popatrzeć na ulicę Dobrą z tej czy innej strony, proszę państwa. Na malowidła, na piśmidła, na wszystko. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Proszę państwa, na Wisłę możemy się popatrzeć, bo jesteśmy tutaj z tej strony Wisły. Słońce, proszę państwa, troszeczkę dokucza, ale już jakby było ku jesieni, jakby szło ku jesieni. Na Mazowszu jesteśmy właśnie, że nad Wisłą, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. To właśnie tu, gdzie to chamstwo największe, także możemy podejrzeć, co to jest, co tu widać. Państwo zobaczą. Oczywiście, że jakiś kościółek, prawda? Warszawa Kościelna. No. Nie ulica, tylko Warszawa. Wystarczy wejść na krakowskie przedmieście i gdy dzisiaj wejdziemy potem na krakowskie przedmieście, to zobaczymy te kościółki liczne, niekończące się. Tutaj są, proszę państwa, zabudowania należące do klasztoru przy ulicy Tamce. Przy ulicy Tamka, przy Tamce. Tutaj nawet mają takie, wiecie państwo, stodoły jakieś stare, takie chlewy dla koni, stajnie. Znaczy, no to dość ciekawe to jest. Warszawa, proszę państwa, patrzymy się na Tamkę z tej strony. I ogród, prawda? Aż dziwne, że ten ogród to należy do klasztoru. Wszędzie w Ameryce zabudowany jest teren klasztorny. A tu w Polsce, jak jest Stalinia Mysia katolicka, no to są te klasztory. Ulica Tamka. Klasztor przy ulicy Tamce. Przy Tamce.